Nie ma to jak z rana pogrzewać przy aucie, nie? Siemano, siemano! Tomek! I poduszki musisz wyjebać, nie? Żebyś w ryj nie dostał. Tomek, jesteś, patrz na kamerze. Siema. Siema. Wiecie co, dzisiaj fajny dzień, bo dzisiaj będziemy ten, bolida naszego robili. Na rajd. Na wyścigi. Na zbiórkę dla rodziny. Na dom. No, to fajny imbus przyniosłeś, Adam. Śruba tu jest. Jak zna drogę, to na pewno nie zabłądzimy. No, Tomek zapaszy kawę. Ja to jeszcze myślę, żeby te lampy podemontować. A ty co myślisz? Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda. Siedzenia z tyłu będziemy demontować. Może spróbujemy odpalić. To jest super Fiat, nie? Na takie, kurczę, super zawody. Ty, Tomek, wiesz, jaki my ten samochód mamy? Wiem. Jaki? Fiat Mara Weekend. Jeździłem to, że... Jeździłeś? A gdzie jeździłeś? Szwagier. Coś ty, jak to się odpycha? Kuba, no nie jedzie z nami, bo Kuba w szkole, ale ma palec złamany, nie? Takie jaja, nie? Nie? Załamany jest. Załamany jest, no. Ani WF-y, ani to, ani tamto, ani treningi. Łajany. A gdzie tu jeszcze Marea Weekend robić tutaj z nami? Zaraz dojeżdżamy. Ja pierdzielę, jedziemy robić naszego bryka. Marea Weekend Fiata. Najlepszy sprzęt na zawody, na wraki. Może podpowiecie nam po prostu, co jeszcze trzeba w nim zrobić. Może wspólnie go razem zrobimy. Widzowie, podpowiedzcie nam, co zrobić w Marea Weekend, żeby zyskał jak największej mocy, nie? Jedziemy, Adaś tam jest na miejscu, może nam też podpowie, ale wypiszcie w komentarzach, co byśmy mogli jeszcze zrobić, żeby po prostu był mocarz i żebyś zaraz tam się nam nie rozwalił. Jesteśmy na miejscu, o, zastawisz Adasia. Gdzie jest ten nasz Fiat Marea? Elo, elo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma nikogo. Dzień dobry, nie ma nikogo. Dzień dobry, nie ma nikogo. Idziemy. O, jest tam już, patrz. Z Zielonej Góry? No, to jest z Zielonej Góry? A czemu mamy klapę tam otwartą? Siema! Lampy ściągać czy zbijać? Gdzie? Jak pójdzie szybko. Wiesz, musimy go trochę odchudzić. Tomek, pal dziada. Zobacz, tu masz te. Takie, wiesz. A ty masz wyrwane tam tapiterkę całą. Niepotrzebna. Radio jest. Jest, Sony. Teraz. Nie ma w ogóle ten akumulator tutaj. W ogóle nie ma kontrolek, nie? Kurde, bo jak to nie odpali, to trzeba szukać nowego samochodu. Tu jest taki bajer. Co masz? Taki bajer. Czekaj, ja sobie tu usiądę. Jest zajebiście. Taki bajer. Ty, kurde. A ja też mam taki? Pewnie się nie. Nie ma nic. O co tu chodzi? Puknę, bo zimno. Dobra, to ty siedź, a ja idę obczaić na akumulator, ale poczekaj, drzwi. Ty, a drzwi boczne będą nam potrzebne tu? Będą. A tylne? Ty? Też, nie? Ty, patrz. Zobacz, będziesz mógł ty robić te. Nasi tu byli. Wszystkie jest. Ty, napęd na przód, tu hamulec. Jeps. Idę zobaczyć do Adasia, co tam się... Patrz, tutaj dostaliśmy jeszcze oponkę nówkę, patrz. Taką. Do tego. Czekaj, bo tu też ta opona. Tuźwa, co tu jest? Co tu jest? Nie no, kurde, tu to za ciężkie to wszystko. Ty, tu, ty patrz, turbo masz. No, nie będzie potrzebny. Ooo, no tak. Teraz ty mamy rozbry, a tu. Ty, to ładnie chodzi. Thank you.
Elektryka, ty! Oła, 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 oła! No jedź! No puszczaj to, kurwa! Na dół daj! Nie mogę! Jak nie? To do góry idzie! No to mam szybę zbić! No, dobra. Ale to takie dźwięki są! Pokaż, muszę zobaczyć! Co ty tu masz? Opa! Tu masz to? To sterowanie całe? Katalizator jest. To trzeba go wywalić. Wycięty. Nie no, a róż do przodu coś, do tyłu. Faktycznie 1,8 16 V ty. Nawet klimatyzacja działa. Co ty? No. Ty, no ale to jest ważne na wyścigu, nie? No działa. No i o to chodzi, bo będzie ciepło 16. 16 kwietnia zobaczycie nas w tej bryce. Ale chodzi zawodowo. Jeszcze raz, Tomek. Nie spodziewali się artyści. Dobra, no co? Trzeba go robić. Rozbieramy. Tylko go nie gać, nie? A te lampy jakie tu, to jest... Kurczę, to jest naprawdę dobry fiacior. Ciemny kolor. O, teraz to ci wjedzie bokiem. Zapasowy rozrusznik. A co to jest, ty? Ja pierdzielę. A to co to jest? Radka prezent, czy jak? Krzesełko jest. Krzesełko. Adaś! Krzesełko ci załatwiłem. Na przerwę. Ale nie, bez kitu dobre to jest. Bujamy. Zobacz. Zajebiste. A nie, kuźwa, nie. Dobra, sorry. Ale sam muszę zobaczyć, jak to chodzi. Tak, wiecie. Po mojemu. Po mojemu. Nie, no tu to słychać, tu to chodzi, nie? Ale pięknie. Się akumulator podładuje. A lampy też nie może być lamp. Czemu nie? Mogą być. Mogą być? No a jak będziesz biegać w czu? Na zawodach? Nie mam pojęcia, nie szykowałem nigdy samochodu na zawody. Piszcie w komentarzach, co należałoby jeszcze zrobić. Posłuchamy się na pewno. Co byś zostawił? Te fotele. Które? Testu. Ale po co? A ja bym też chciał z tą usiąść. Nie, no nie ma takiej opcji, a wiesz, będzie mniej ważył. Radio, słuchaj, jest temat, nie? Powiedz, co mamy zrobić w tym samochodzie? Siedzenia wymontowaliśmy z tyłu, no i co teraz? Ale jesteś tu. No jestem, no. No to już podjeżdżam. No dobra, dobra, nara. Co mogę zrobić? Lampy pozdejmować. A muszą być pociągane? No bo ja później będę musiał je zbierać. Widzisz, lampy trzeba zdemontować. Lampy, leżak. A chodnica? Nie, no to tak. Zabezpieczamy? No. Ale jak? No zobaczymy, jak to wygląda pod spodem. A zerzak mamy rozkręcać? Wszystko załóż. Ale co? Droga, ty nie patrz mnie do wiary. No takie coś będzie. Tą podkładkę damy, no. Czyli tak, mamy rozebrać lampy, zderzak. To może zbierać. To chłodnicę zostawię, nie? No, a to jest co? Tu jest lotkiem. Chłodnicę zostaje, nie? No. Tak, żeby go odpuścić, żeby jak najlżejszy. Tego nie wywalać.
dał, nie? No i teraz, żeby wiesz, jak uderzymy... To tu by się może coś wstawiło, jak coś zrobić. Idzie, kurwa, idzie. Coraz lżejsza jest marea. Weekend. Weekend. I poduszki musisz wyjebać, nie? Żebyś w ryj nie dostał. No, to fajny imbus przyniosłeś, Adam. Gaz. O kuźwa, zgas! Przeciąłem kable chyba jakieś. Adam przeciął kable jakieś. Ale odjebałeś? Ja pierdziu. No popsuta marea. Co żeś zrobił? O kuźwa, całą wiązka poszła. No jo. Ale czemu? Z tyłu przecież nie ma nic. On może na benzynie nie chodzi. Już rozwalona marea. Ale tak się nie gasi, Adam, boszem, wiesz? Tam kluczyk był. O, na nowo będziemy łączyć. Czad. Adaś ma sposób jakiś łatwy na ściągnięcie klapy bez odkręcania? Tak, ja mam. Jaki? Daj się pokaż. Chwila prawdy. Czy marea odpali? Okej. To chyba oddasz nam tego Audika, Adaś. Zwrot akcji chyba będzie. Marea chyba padła nam. Już całkiem. Chyba zmiana auta będzie. A to ma żółty, brązowy widzę. Gdzie? Żółty i siwy. Nie chcę zapalić. Widzisz? Dobra, to jest też żółty, widzisz? No dobrze się przyznał. Adam się nas przestraszył na te zawody i zepsuł nam mareę. Wiedział, że nie ma szans. Nawet tym Audikiem szóstką. Nie, Tomek. Taka prawda jest. Do dupa. A zobacz, tam na gazie jest Tomek. Jak? Sztywny go. A benzynie jest. A rączki tak, Tomek, tak, szeroko. Uważaj na dach, Tomek, żeby nie wgniótł był. O, no, dobrze. Gdzie jest bezpiecznik? Może bezpieczniki, no właśnie. Bo na gazie chciał zapalić. Kurczę, no nie chcą, żebyśmy wystartowali tą mareę chyba. A ja już tak się nastawiłem na nią. Zaraz on naprawię. Mówisz? Zaraz ona będzie chodziła. Bezpieczniki tu są. Nie chyba. Nie. Nie potrzebna lekcja. Gdzie w marea są bezpieczniki? Byki. Kurde mać. Marea weekend. Tak, już mnie nauczył. 15 minut i mnie nauczył. O kurde, ktoś wyrwał nasze te. Ja. Aha. 98 rok to jest. Przegląd jeszcze ważny, OC też. Kiknij na to. Aha, nie mam tego, prądu. 83 kW. Na pewno się spalił bezpiecznik, jak kurwa. No działa, no działa. Ale szyby działają. To jest elektryka pełna, nie? No a jak? Z tą butlą to trzeba uważać, Tomek, wiesz? Tu nie ma lipy. To się może przydać. Zawór zamykam. Nam? Na zawodach? No to dobra, to bierzemy.
tam. Ale te piwo nie musiałeś pić. To nie ja. Nie, to jak to? Nie, może ja my. Piwa nie piję. Czuję zapach wyścigów, wiesz? Tak? No. Te błotniki też, te zderzaki. Już zdjęty. Aha. No od razu lepiej wygląda tak agresywnie, nie? Teraz smog się zrobił. Teraz smog jest. A wiesz, że tam mam R, rakieta? No. No. Myślisz, że dam radę? O kuźwa. Dałem. Czekaj. Już coś potrafisz. O. O kuźwa! Ja pier... Chory słowo, nową kurę. Kuźwa, znowu. Dobra. Jest. Ta klapka też nie potrzebna, nie? Nie, niech będzie. Tak? Sywnie będzie leciał. A, dobra. Sywnie będzie leciał. Adam, jaka diagnoza? Tego gobu. Radio, jaka diagnoza? Diagnoza? Będziemy pompkę na światłach. Dobrze, wszystkim. Pompkę na światłach. A, pompkę na światłach, aha, dobra. O, działa! Co było? Na dwa aku jedziemy. Na gaz się przyłączył. Ty, na dwa aku mamy. Na zdrowie. Poszło. Jeszcze to sprzedamy. To było oklejone. A, to nie. No dzieje się, jeszcze walczymy. Walczymy z Mareą weekend, żeby ją tutaj odpalić, uruchomić, żeby zlokalizować, co tam Adaś nam przeciął za kable, od czego, co, jak, ale chyba to jest od pompki, nie? Tomek tutaj zajmuje się zderzakiem, lecimy dalej. Jest wesoło, kolorowo, super. Nie ma to jak z rana pogrzebać przy aucie, nie? To jest po prostu coś pięknego, nie? Włącz światła. Przy poniedziałku z rana. Ale włączyłeś tam? Tu jest bez... Co? Podłączone mam. Podłączone na manie? O, dzięki Tomek. To nie robi nic. Tu jest... Wiesz jak to robić, wiesz. Radek musi pomóc. Poszedł. No od razu ma inny wygląd ta bryka. No teraz to wygląda, teraz to wygląda strasznie. Tu się dospawa, bo już patrz, już wiem gdzie to dospawać, wiesz tą rurę. Tu naprzód. No i tak miało być od początku. Będzie żyła? Nie wiem jeszcze. Bo ja już się nie mogę doczekać tego bagażnika, co ty zrobisz z tą klapą. Radio ma sposób na to. Ja to włączę ten. Ale to już mu to pierdzę. Kurwa, to moje moje. To są te sposoby. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Trzymaj klapę. Ale ta wiązka jest zadać. No to teraz to od razu to wygląda już na sportówkę, nie? Tak? Strefa zgniotu to jest? No. No, kurde. No. Co robi teraz kablami? Ale czy to wyścig wytrzyma, tego nie wiem. Były lampy. A włącz kierunki. Stop. Nie ten.
Kubica zrobiłem. A już mamy zrobione? Tak. Weź to zapal tutaj tu. Tomek, zapal, bryka. Poczekaj się, nie? Będziemy mieli na kuroka. Już? Jeszcze nie. Zapalaj. Polej. Nie kuro, nie kuro, jedziesz, a później tyle odłączysz. To pokaż, instrukcję obsługi. Panu tu kable, nie? Które to są kable? No ten. Te dwa? Aha, dobra. Ten jeden tylko, nie? No, dobra, okej. Okay. A ta to jest... Czerwony. Jak będziemy stawać, będziemy to rozłączać, bo nam zaleje. Żeby ci nie szkodziło. Albo nie ma tu poduszki już. Uważaj, żeby ci nie wyszczeliła. To nie rozwal czegoś, Adam. Znowu. Ale udało się uruchomić Marę. Ole jebło, ja pierdolę. Jednej już nie mamy. Ale pizgło. A taka była ładna. A taka była ładna. Ja już ze środka nie nagrywam. Chciałem cię tu wsadzić, ale chuj, mówię. Adasiowi tam. No ładnie zielony, ładnie. No weź, zaraz to ci pokażę ja. Cicho, cicho. Ja się tu schowam. Nie zadziałał. Nie będę potem mi wybiegł, hej. Ha, się boję. Ale pizgo. Weź to wyłącz gówno. Co ten Adaś robi? To jest model, kuźwa. Zagasił mi brykę. O ja. Jak ja teraz ten wyjdę? No dzięki, mamy teraz go na biały. Ale jak ja mam wyjść teraz, ty? Przejedzie tu po placu, zobacz. Przejedzie. Zachętaj, wyciera. Ale jak się kurzy z niego. Ja, ale od razu jakiś werb dostał. Po placu się przejedzie. Chłopaki, my już kończymy. Tomek zaparkuje, zaraz tu jeszcze posprzątam i spadamy. Bateria mi się kończy, tylko Tomek nie zajedź go. Koła trzeba dopompować. Ale jak ty jedziesz, majster? Pojedzie, nie? Miał zaparkować. Tomek, ale ładnie wygląda ta bryka, nie? To żeby w drzewo nie przywalił. Chyba zaparkował. Myślisz, że to wygramy, ten wyścig? No kuźwa, te koła widzisz, jak się ślizgają, nie? No to jak po takim tym? No, muszą się bujnąć. On jest mocny. Ma moc, nie? Ale nie jedzie. Jak nie jedzie? No nie, no zobacz, wyryłeś tylko dziury. No bo mi ręczny zaciągał. Ręczny zaciągałeś? On chce jechać. Git! Ale to takie ze dwa by musiały być. To co, trzymajcie za nas kciuki. Widzimy się na wyścigach 16 kwiecień. Będziemy zbierali w rajdzie w Rakowym na dom dla rodziny. Gąski 80, 16 kwietnia. Elo.